Karolina Kamińska, witam w poniedziałek, 4 czerwca. Rozpoczynamy Telefakty. Jubileusz rodzin z diecezji sandomierskiej. Fundamentem rodziny jest niewątpliwie oczywiście rodziny chrześcijańskie. Jest sakrament małżeństwa. Po raz trzeci dla dzieci. Bardzo jestem szczęśliwy, że możemy ukłonić się w stronę dzieci, zapewnić im takie atrakcje, taką zabawę. Lego rządzi. Jest to wydarzenie pod hasłem Twórcze budowanie z Lego. Spotkanie rodzin diecezji sandomierskiej odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zorganizowano je z okazji 200-lecia istnienia diecezji. 128 par dostało statuetki za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta msza święta sprawowana przez biskupów sandomierskich. Jubileusz rodzin stał się okazją do świętowania dla wielu par małżeńskich z całej diecezji sandomierskiej, ale także osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin i szeroko rozumianą pomoc rodzinie. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, koncelebrowaną przez biskupa Jana Wątrobę, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw rodziny, a także biskupów sandomierskich Krzysztofa Nitkiewicza i Edwarda Frankowskiego. W kazaniu podkreślona została waga sakramentu małżeństwa jako podstawy do budowania rodziny. A dom buduje się zawsze na fundamencie. Może go nie widać, zwłaszcza gdy już dom ukończony i otoczenie uporządkowane, ale to od fundamentów zależy trwałość budynku. Fundamentem rodziny jest niewątpliwie oczywiście rodziny chrześcijańskie, jest sakrament małżeństwa. Kondycja współczesnych rodzin jest zróżnicowana, choć jak przyznawali hierarchowie, w obecnych czasach trudno jest żyć w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Są wspaniałe rodziny, piękne, dzietne, otwarte na życie, radzące sobie z problemami, z wyzwaniami, ale są takie, które sobie nie radzą. Różne kryzysy dotykają, ale rodziny nie są zostawione samym sobie, przynajmniej w Kościele jest od wielu lat szeroko rozwinięta troska o małżeństwa i rodziny. Rodzina w każdej przestrzeni, zarówno duchowej, jak i materialnej, do prawidłowego rozwoju potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Rodzina musi mieć pewność, że i państwo, struktury rządowe, samorządowe, ale i Kościół są po jej stronie, że w każdym momencie, szczególnie w chwilach kryzysu, będzie mogła otrzymać pomoc, bo życie nas zaskakuje i często jesteśmy zdani na siebie. Jest indywidualizm, który niszczy wszelkie struktury społeczne. Tymczasem mamy czuć się wspólnotą, mamy czuć się narodem, w którym jedni noszą ciężary drugich. Na socjologicznej mapie Polski można zauważyć różnicę między wschodem i zachodem kraju. Gdyby porównać rzeczywiście północ czy północny zachód kraju, a Podkarpacie, to jest różnica. Korzystniejszy obraz rodziny tutaj rysuje się na południu. Podczas mszy 128 par, które w tym roku świętują srebrny jubileusz małżeństwa, odnowiło przyrzeczenia ślubne. Na pamiątkę dostali statuetki świętej rodziny jako symbolu jedności w małżeństwie. W rozmowach podkreślali, że życie zgodnie z wartościami chrześcijańskimi pozwala im na życie w zgodzie z Bogiem i ze sobą. Po prostu nasza rodzina żyje głębokie korzenie chrześcijańskie. Jesteśmy bardzo uduchowieni i szanujemy się po prostu nawzajem. Mam 5 dzieci, no i to nam pomaga w codziennym życiu. Chcemy dać przykład naszym dzieciom. My jesteśmy od tego, żeby tym dzieciom przekazywać, że może lepiej żyć biednie, ale razem i tutaj u nas w kraju szukać sobie pracy. Nauka Jezusa Chrystusa, katolicyzm. Uczymy się tego, staramy się żyć według tych zasad. Postępować. Też jesteśmy między innymi z tego powodu, by przebywać wśród ludzi, wśród podobnym nam, by też jakoś nasiąkać tą atmosferą. I cieszyć się tym, dziękować Panu Bogu za to. Mamy gromadkę dzieci, wnucząt, także to jest wielka łaska. No wielbić Pana Boga. Zaufanie to jest podstawa. Miłość, szczerość.
I wyznawanie prawdy. No. Wyznawanie prawdy. 2018 został ogłoszony w powiecie ostrowieckim Rokiem Rodziny. Kulminacyjnym punktem obchodów było spotkanie jubileuszowe wszystkich rodzin, a poprzez to powiat ostrowiecki włączył się w 200-lecie diecezji sandomierskiej. Chcieliśmy, żeby impreza, którą mamy dzisiaj, była takim punktem kulminacyjnym dotyczącym obchodów rodziny w naszym powiecie. Tak jak mówimy, tak jak piszemy na plakatach, rodzina to nasz skarb, rodzina to nasza troska. Bogata oferta przygotowana przez powiat ostrowiecki, podległe mu jednostki, szkoły czy animacje spowodowały, że każdy znalazł coś dla siebie. Tuż po oficjalnych uroczystościach z okazji 200-lecia diecezji sandomierskiej w ramach Roku Rodzin w powiecie ostrowieckim rozpoczął się wielki piknik rodzinny. Tu atrakcji nie brakowało. Były m.in. pokazy straży pożarnej. Dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach, m.in. puszczaniu mydlanych baniek, łowieniu rybek, zabawach na dmuchańcach. Były też zapasy sumo czy loty dronem. Całą imprezę poprowadzili znani aktorzy Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Paweł Królikowski i Leszek Zduń. Podczas wydarzenia można było zapoznać się także z ofertą edukacyjną wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Na scenie zaprezentował się warszawski zespół Sentymentalny oraz Andrzej Sikorowski w duecie ze swoją córką Mają. Chcemy, żeby tą dzisiejszą sobotę mieszkańcy Ostrowca, mieszkańcy naszego powiatu spędzali rodzinnie. Zaproponujemy mieszkańcom szereg atrakcji. Będą to atrakcje dla każdego, dla małych dzieci, dla starszych dzieci, dla dorosłych. Każdy będzie mógł po prostu czas spędzić miło i przyjemnie. Do relacji z wielkiego pikniku rodzinnego na naszej antenie jeszcze powrócimy, a teraz przenosimy się do Kunowa, gdzie w niedzielę odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Na jakie atrakcje mogli liczyć milusińscy, o tym w materiale. Malowanie drzwi w kolorowe wzory. Zawsze wielką popularnością. To jedna z atrakcji przygotowana przez lokalnego sponsora w ramach organizowanego na stadionie sportowym Stali Kunów gminnego Dnia Dziecka. W tym momencie ukłony dla strategicznego sponsora Perfect Doru, który co roku poważną kwotą nas tutaj wspomaga. Bez tej pomocy ciężko by było nam sfinansować tyle atrakcji, które dzisiaj czeka na dzieci. Każde dziecko podczas pikniku znalazło coś dla siebie. Był dmuchany plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, łuk strzelniczy oraz spektakl pod tytułem Doktor Dzięcioł, a także zabawy, które zaprezentował Teatr Duet z Krakowa. Dzieci mogły pomalować sobie twarz i włosy, a na wszystkich uczestników czekał poczęstunek. Super, bardzo fajny pomysł. Jest ciepło, może trochę za gorąco, ale myślę, że super. Wspaniała sprawa. Dzieci mogą się zabawić tutaj. Emilka jest troszkę skromna. Myślę się za burmistrzowi z Kunowa Łodyjowi za organizowanie takiego dla dzieci takiej uroczystości. Bardzo fajny pomysł i w niedzielę to jest takie zgrupowanie rodzinne. Bardzo, bardzo sympatycznie. Pojawiło się także coś dla osób dorosłych, czyli oferta pracy od lokalnej firmy. Przedstawiciele zakładu obecnie zatrudniającego 300 osób podkreślają, że pracownicy nadal są poszukiwani, a brak doświadczenia nie jest przeszkodą w znalezieniu pracy. My przyuczamy pracowników. Jeśli ktoś posiada doświadczenie w pracy przy produkcji, przy obsłudze maszyn CNC, to jest to oczywiście dodatkowym atutem. Natomiast my przeszkalamy pracowników i rekrutujemy osoby chętne do pracy. Po raz pierwszy rozstawiono namiot profilaktyczny. Tam uświadamiano młodzież o zagrożeniach, jakie wywołują używki. W specjalnych goglach można było sprawdzić efekty ich zażywania. Czas wakacji to jest czas takiego rozluźnienia, to czas zabawy, powstawania różnych pomysłów, które w takim czasie, kiedy jest on bardziej ustrukturalizowany przez obowiązki, przez szkołę, przez rodzinę, nie przychodzą do głowy. Więc jak gdyby przy okazji zabawy staramy się przekazać takie zasady bezpiecznego wypoczynku. Piękna pogoda i bogaty program imprezy przyciągnęły na stadion mnóstwo dzieci oraz ich rodziców. Gry i zabawy dla dzieci miały dydaktyczny charakter, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. 50 tysięcy klocków Lego miały do dyspozycji dzieci podczas twórczej zabawy zorganizowanej przez Galerię Ostrowiec. Plac zabawy został podzielony na strefy dla dzieci w różnym wieku, a wszystko w prezencie z okazji ich święta.
Lego Świat zawitał do centrum handlowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To była prawdziwa gratka dla fanów klocków w każdym wieku. Organizujemy Dzień Dziecka w Galerii Ostrowiec. Jest to wydarzenie pod hasłem Twórcze budowanie z Lego. Pierwszy raz tego typu event organizujemy, ale jak widać za nami cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W niedzielę 3 czerwca w godzinach od 11 do 17 przez Galerię Ostrowiec przewinęło się wiele rodzin, rodziców z dziećmi czy dziadków z wnukami. Atrakcji nie było końca. Dzieci przebierały w propozycjach na spędzenie ciekawie i twórczo popołudnia. Na przykład w strefie starszaka można budować ruchome roboty albo nie. I ty co zrobiłaś? Ja zrobiłam gimnastykę, który tak fajnie się kręcił. Sterowałem takim czymś. I czy to jest łatwe, czy trudne? No dla mnie to trudne trochę. Klocki Lego łączą pokolenia. W zabawie z dziećmi uczestniczyli ich rodzice, pomagając tworzyć swoim pociechom wyjątkowe budowle. Te klocki Lego są bardzo twórcze, dzieci bardzo sobie fajnie rączki pracują rękami i uczą się ładnie budować, tak? Postanowiliśmy spędzić moja trójka dzieci, żona, i troszeczkę skorzystać z oferty tutaj galerii, zobaczyć Lego, zobaczyć troszeczkę inne rzeczy niż mamy na co dzień. No i mamy też troszeczkę więcej miejsca niż w domu do figli. W Galerii Ostrowiec podczas twórczego budowania z Lego do dyspozycji było aż 50 tysięcy klocków, z których dzieci mogły stworzyć dowolne konstrukcje w różnych strefach zabaw. Zamysł był taki, żeby stworzyć stadion piłkarski i całą infrastrukturę, natomiast jak to z dziećmi, najlepiej kiedy tworzą coś same z własnej głowy. To jest pierwsza strefa, mamy też strefę z robotami Dash, tutaj mamy przygotowane atrakcje takie jak mecz piłkarski, mamy przygotowany robolabirynt, po to, żeby przede wszystkim dzieciaki zmierzyły się z trudnością, jaką jest posługiwanie się tym, czy sterowanie tym robotem. No i strefa, w której budujemy z instrukcjami modele ruchome i nieruchome, modele 3D, bardzo znane budowle. Wieża Eiffla, Empire State Building, most wiszący, Tower Bridge, dodatkowo modele ruchome z wykorzystaniem silników, to jest strefa starszak. Było też coś dla maluchów, czyli piaskownica z klockami Duplo. Lego to połączenie świetnej zabawy z kreatywnym i twórczym myśleniem oraz praktyczny kurs inżynierii. My staramy się, żeby dzieci podczas takich warsztatów też uczyły się tego, że istotniejszy jest kształt, czyli nauka liczenia, elementy matematyki. To jest istotniejsze niżeli sam kolor klocka, ale przede wszystkim rozwijanie wyobraźni, rozwijanie także umiejętności systematycznego działania, bo praca z instrukcją to przede wszystkim wykonywanie krok po kroku tego, co jest tam przedstawione, tak? No a dodatkowo cierpliwość. Uzupełnieniem wydarzenia były konkursy i zabawy, w których można było wygrać zestawy klocków. A Galeria Ostrowiec nie zwalnia tempa. Po tak hucznym Dniu Dziecka już przygotowuje się do kolejnej imprezy, która odbędzie się 23 czerwca. Tym razem okazją do zabawy będzie przywitanie wakacji. Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski stracili szansę na awans do drugiej ligi po bezbramkowym meczu. W 32. kolejce trzeciej ligi pomarańczowo-czarni zremisowali z Podlasiem Biała Podlaska 0-0. Szczegóły Janusz Romanowski. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie o mistrzostwo czwartej grupy trzeciej ligi pomiędzy drużynami KSZO 1929 oraz Podlasiem Biała Podlaska. W meczu, który w sobotni wieczór rozegrany został na stadionie przy Świętokrzyskiej, żadnej z drużyn nie udało się pokonać bramkarza rywali. Z podziału punktów zdecydowanie bardziej cieszyli się piłkarze gości, którzy do końca będą musieli walczyć o ligowy byt na kolejny sezon. Dzisiejszy mecz bardzo taki otwarty, z wieloma sytuacjami bramkowymi. Na pewno KSZO tych sytuacji miało więcej. Nasi zawodnicy dwa razy wybijali piłkę bodajże z linii bramkowej. My też mieliśmy w tym meczu swoje sytuacje. Cieszymy się bardzo ze zdobytego punktu, bo w kontekście utrzymania mam nadzieję, że on nam pomoże. Dzisiaj mecz uważam dobry z naszej strony, w wykonaniu naszego zespołu. Mimo że gospodarze nie wygrali meczu przed własną publicznością, z gry swoich podopiecznych zadowolony był ostrowiecki szkoleniowiec. Nie można mieć pretensji do zawodników, robili wszystko. Prowadzili grę, próbowali. Oczywiście narażaliśmy się na kontrataki, bo na tym polega to ryzyko, jak się prowadzi atak pozycyjny.
ale my widać było, że chcieliśmy wygrać. Takie mecze po takich niewykorzystanych sytuacjach można przegrać. I tutaj dzisiaj stanął Adrian strasznie na wysokości zadania i w tej meczowej praktycznie sytuacji dla przeciwnika, gdzie wyszedł zawodnik sam na sam, cudem zostawił nogę i obronił tą klarowną dla przeciwnika sytuację. Nie mam pretensji do zawodników swoich, oni wkładają w mecz 100%, a jeżeli zawodnik wkłada 100%, nawet jeżeli coś nie wychodzi, to nigdy nie może mieć trener pretensji. Jeżeli zespół jeszcze do tego stwarza sytuację, to również trener nie powinien mieć do zespołu pretensji. Po prostu brakło dzisiaj tej skuteczności. Sytuacjami bramkowymi z tego meczu stworzonymi przez piłkarzy obu ekip można by obdzielić kilka spotkań. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, bo tych sytuacji było, no chyba nie mieliśmy takiego meczu z taką ilością sytuacji. Obdzielilibyśmy chyba ze 3 mecze tym, co stworzyliśmy dzisiaj. Jeśli się nie mylę, to 3 razy była wybijana piłka z linii plus kapitalna sytuacja, kamyka, poprzeczka, tak, po pięknym strzale. Dużo strzałów niecelnych, w czystych, klarownych sytuacjach tutaj po stałym fragmencie gry Władka. No, trudno było tego nie strzelić. No ale stało się, jest remis. Najbliższą środę pomarańczowo-czarni rozegrają zaległy mecz w Jarosławiu. W sobotę 9 czerwca wyjeżdżają do lidera Resowi Rzeszów, a sezon zakończą meczem w Ostrowcu Świętokrzyskim 16 czerwca, kiedy to zagrają o godzinie 17 z Motorem Lublin. A po tej serii pojedynków KSZO 1929 plasuje się na 3. miejscu w tabeli tej klasy rozgrywkowej, mając na swoim koncie 60 punktów. Dziś do naszej redakcji dotarła smutna informacja. W wieku 62 lat zmarł Jarosław Krzemiński, pracownik Miejskiego Centrum Kultury, muzyk, elektronik i akustyk, który podczas 42 lat pracy nagłośnił i zrealizował co najmniej kilka tysięcy koncertów, a w wielu z nich sam wystąpił, grał m.in. w ostrowieckim zespole Kafar. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o 17:30.